Cześć, witajcie, Adam Bonisławski, Przymierze Miłosierdzia. Kolejny dzień naszych rozważań i kolejne słowo, które Kościół daje nam na dziś do rozważania. I tym słowem chciałbym się z wami podzielić. Jeżeli Pan Bóg mi pozwoli, bo już próbuję to zrobić od dłuższego czasu, ale mnie komary gryzą. Zapraszajmy Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź do każdej osoby, która włącza się w tą modlitwę. Przyjdź do każdej osoby, która szuka Ciebie w Twoim Słowie i chce Ci zaufać. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Tutaj Jezus używa tego sformułowania: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I za każdym razem, kiedy Jezus mówi podwójnie zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że chce coś bardzo ważnego zakomunikować. No i mamy tą wiadomość, że jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, to zostanie samo. To, co mi się skojarzyło, to w pierwszej chwili to ten okres mojego nawrócenia, kiedy ja prowadziłem taki imprezowy styl życia i nagle miałem to wszystko zostawić, żeby iść za Bogiem. No i to było dla mnie bardzo trudne. Jak ja będę funkcjonował? Nie mogłem sobie tego wyobrazić, no ale lubię ryzyko, no i wtedy zaryzykowałem. Poza tym sytuacja była trudna, więc podjąłem tą decyzję. Okej. Jezu, weź moje życie i przemień je. I to właśnie jest to, że Jezus nam nie zabiera życia. On je przemienia. Ja wcale teraz nie uważam, żebym coś stracił. Ja dużo więcej zyskałem, naprawdę, dzięki tej decyzji, dzięki temu, że postanowiłem iść za Jezusem. Obumarłem dla siebie, dla swoich, nie wiem, zachcianek. Dzięki temu dostałem życie. Mało tego, to życie mogę też dawać innym, których Bóg mi daje, których Bóg stawia na mojej drodze. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. No właśnie. Tylko pytanie, czy ja chcę służyć Jezusowi? Komu chcę służyć? Bo są... Często spotykam się z takimi opiniami ludzi, że oni są wolni, że nikomu nie będą służyć, że wszystko w życiu, to co mam, to osiągnąłem sam. No nie. Każde dobro pochodzi od Boga. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeli nie służysz Jezusowi, to komu służysz? A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. I wcale nie musimy tutaj zbierać, nie wiem, oklasków za to, że idziemy za Jezusem, bo to często może być bardzo trudna droga. Jezus nie powiedział, że będzie łatwo. Ale
Bóg widzi w ukryciu. I On oddaje. I oddaje po stokroć więcej niż to, co my dajemy od siebie. W oczach świata wydaje się, że jesteśmy słabi, że osiągnęliśmy porażkę. Ale to nie jest istotne, co mówi świat. Ważne jest, co mówi Jezus. I mam taką propozycję, no bo to nie zawsze musi być, nie wiem, obumieranie jakieś tam widoczne. Może być obumieranie takie, którego nikt nie widzi. Jeżeli ktoś mnie zdenerwuje, to ja obumieram dla siebie, nie zdenerwuję się, nie odpowiem tej osobie złem na zło. Ale przyjmuję to. I zastanów się teraz, w jakiej sferze życia najbardziej boisz się obumrzeć. To tyle. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.